Prezenty od Komiłaja. Swoje okropne prezenty Światosław Komiłaj ma zamiar rozwieść dzieciom bombowcem. Ciekawe, co w tym czasie dzieje się u Mikołaja. Rozdział 4. Piekielny lot. W tym samym czasie w domu Mikołaja panował nastrój smutku i przygnębienia. Zwykle przed Bożym Narodzeniem Mikołaj był radosny, wesoły i pełen energii. Tego roku jednak było inaczej. Martwił się. Przez tydzień przyszło tylko 17 listów. Rok temu stosy korespondencji sięgały do sufitu. Smutny i załamany pytał żonę. O co tu chodzi, Bogusiu? Te loty na księżyc i rakiety wszystko zepsuły. Dzieci przestały wierzyć w Mikołaja, otco. Albo może się zestarzałem i już im się nie podobam? Ale przecież kocham te maluchy, więc dlaczego, powiedz, dlaczego? Pani Bogumiła starała się ukryć niepokój pod wymuszonym uśmiechem. Ależ skąd, kochany, nie jesteś przecież stary. Wyglądasz młodziej niż zwykle. To tylko niedobry okres, ale przecież minie. Tymczasem wszystko zmierzało ku katastrofie. W całym domu piętrzyły się stosy zabawek, na które nie było zamówień. Mikołaj nie otwierał już nawet kartonów. W ogóle nie wstawał z łóżka. Pani Bogumiła była całkowicie wytrącona z równowagi. Nawet spaliła placek, co jej się do tej pory nigdy nie zdarzyło. 24 grudnia, gdy trzeba było wyruszyć z prezentami, Mikołaj nie był jeszcze ubrany. Dla tych kilku podarków nie warto wychodzić z domu. Wycofuję się. Jutro powiem dziennikarzom, że idę na emeryturę. Pani Bogumiła stanęła na środku sypialni. Oczy jej pociemniały. Głos zabrzmiał poważnie. Jednym ruchem ściągnęła kołdrę z męża. Mikołaju, nie masz prawa tego robić. Boże Narodzenie to Boże Narodzenie, a ty jesteś Mikołajem. Dzieci na ciebie czekają. No już, uszy do góry, rusz się. Pierwszy raz w życiu Mikołaj widział swoją łagodną żonę w takim stanie. Wygramolił się z łóżka i narzekając zaczął się ubierać. Lewy but wciągnął na prawą nogę, zaplątał się w płaszczu i runął jak długi. Renifery też czuły się nieswoją. Stały bezczynnie w stajni, grzebiąc kopytami w ziemi. Żeby je ruszyć z miejsca, pani Bogumiła musiała 6 razy powtórzyć wezwanie. W górę do nieba! Zaprzęg ruszył leniwie. Z początku leciał tak nisko, że o mało nie zawadził o latarnię. Nagle z przeciwnej strony śmignął samolot wojskowy. Biednemu Mikołajowi nawet przez myśl nie przeszło, kto siedzi za sterami. A to Komiłaj rozdał swoje okropne prezenty i teraz wracał do bazy. Miał 4 godziny przewagi nad Mikołajem. Samolot krążył wokół zaprzęgu niczym złośliwy bąk. Renifery przestraszyły się, wierzgały i stawały dęba. Saniami szarpało na wszystkie strony i wysypywały się z nich prezenty. Pani Bogumiła kurczowo trzymała się oparcia i usiłowała przekrzyczeć warkot samolotu. — Co tu się dzieje? Mikołaju, boję się, niedobrze mi. Mikołajowi udało się zatrzymać zaprzęg nad dachem pewnego domu, gdzie chciał zostawić podarunek. W kominie jednak tkwiła paczka od generała. Nagle jakaś rakieta przecięła niebo i przeleciała tuż pod brodą Mikołaja. Wzburzony Mikołaj krzyknął: chcą nam przeszkodzić w rozdawaniu prezentów. W dodatku strzelają do nas, musimy wracać. Mocno ściągnął lejce i skierował zaprzęg ku białemu strojowi. Pani Bogumiła rzuciła kilka prezentów w zadymione niebo.